pewno każdy z Was dzisiaj zobaczył, że jest troszeczkę inaczej, że podpórki są wbite w ziemi, nie ma stojaka, że jest może troszeczkę inny brzeg, inny widok. Na pewno pomyśleliście, że jestem nad inną wodą lub przynajmniej na innym brzegu. Powiem tak, woda jest ta sama, brzeg jest ten sam. Musiałem się po prostu przenieść od mojej stałej miejscówki jakieś 40-50 metrów w prawo, gdyż przegoniła mnie woda. Także ostatnie tygodnie prawie nieprzerwanego deszczu dość dały się we znaki. Rzeki powylewały, każdy zbiornik podniósł swój stan wody dosyć sporo. Również i na tym zbiorniku tutaj woda dźwigła się dosyć sporo. Moją miejscówkę zalało, dlatego musiałem się przenieść. Tutaj, gdzie jestem teraz, również stan wody jest dosyć wysoki. Normalnie to tutaj się schodzi w dół. Schodzi się w dół i tutaj na dole, tutaj za tym drzewem, gdzie teraz woda jest, tutaj gdzie moje wędki są, tutaj właśnie na dole spaceruje się wzdłuż linii brzegowej. Teraz dołem nie idzie przejść, wszędzie jest woda. A tak to tutaj są te kamienie, tu jest sucho i tutaj się spaceruje wzdłuż brzegu, aż tam do mojej miejscówki. Teraz przejdziemy się tam i zobaczymy, jak tam wygląda. Tak, normalnie to idę tutaj sobie tą ścieżką, tutaj sobie schodzę. Schodzę i tu szłem brzegiem. Teraz nie idzie, zalane, woda pod samą tutaj tą góreczkę podeszła. Tak, tu jest to miejsce, gdzie siedzę. Tu jest ta brzoza, którą zawsze widać, którą zawsze mam po prawej stronie. No i stojak gdzieś tutaj zawsze mam. Tutaj mam krzesełko. Wszystko zalane. Tak, na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja w ten sposób. 55 godzin nad wodą, bez ryby. Ale to, że dzisiaj bez brania przesiedzę, to już byłem przygotowany psychicznie na to. Wczoraj po południu przyjechałem, żeby zanęcić. I jak szedłem od auta, schodziłem tam z góreczki na moje miejsce i zobaczyłem tak podniesiony stan wody. Od razu wiedziałem, że jak dzisiaj przyjadę, to tylko po to, żeby sobie posiedzieć, odpocząć. Już wiedziałem, że przez ten podwyższony stan wody, że raczej brania się nie doczekam. I tak się stało, że moje przypuszczenia się sprawdziły. Przysiedziałem bez brania, ale już byłem przygotowany. Wziąłem sobie lekturę do poczytania. Pogodę miałem fajną, 21 stopni, słonecznie było, zero deszczu. Od czasu do czasu leciutki wiaterek, także było super. Ryb nie było, ale kilka grzybów udało mi się znaleźć. Niedużo, 3 sztuki. Kiedy następna zasiadka? Nie wiem. Poczekam kilkanaście dni, aż stan wody powróci do normy i będę próbował za kilkanaście dni znowu. Także do zobaczenia.